Niezmiennym faktem pozostaje, że aut jest tutaj co tydzień około 1000 nowych. A takie grande w coupé, długo to stoi? A nawet niedługo, fajna tarcza. Ma klimę? Benzyna. To zaraz zapytamy się o to, bo to jest... Grandy się sprzedają, a jest ich coraz mniej. Jakaś turystka, drobiazgi takie. Kolor fajny, felga ładna. Ja tu ślepy bez bryli, chłopie, sobie muszę bryla założyć, żeby... Punkcioki właśnie ludzie pytają, nie potrafię powiedzieć, czy są, czy nie ma, bo coraz mniej. Co za Opole, Corsa taka nowa? Zgrabniacha. Za piątkę nie oddają, co? Za piątkę mogą nie oddać. Dlatego twojego taką kupejkę, nie? Znaczy kupejkę, małe zgrabne? Czy BMW? Nie będzie Oplem jeździł, nie? Ale nówka na kołpaku. Idziemy zapytać. Niestety Grande Punto sprzedane. My tu sobie powolutku. Małżonka jest? Otwarte było? Super. Tak, bym chciała, że poziom byśmy się podniósł. Nie wiem, który... Ważne, że haczyk jest. Już ostatnimi siłami, co? No właśnie. Mikran. Dobrze, całe szczęście. No wyjścia nie ma niestety, w las między zające. To co? Tu jest coś... Między zające nie pokrzywdzę. Ja wiem, prywatnie, pod domem, jako trzecie w rodzinie. Można mieć. Co to jest za taki BMX? To się nie sprzedaje. Tu są pogradzie, tu jest Asterka. Co z nami jeszcze jest, bo się pogubiłem. A już widzę, wszyscy są. W automacie, tak? 8000 obrotu. Felga na zapasie. Tu ma lekko rzaźnie, zaraz zapytamy się, bo Tomek chce coś. Tomek Katowice, Szopienice, coś chce do biznesu. Zaraz to sprawdzimy. Mikra. Nie, czerwone ładne, tu jest rząd jakiś ładny. Ten ma 300 przebiegu, ten ma 200, nie pamiętam cenę, pytałem ostatnio. Chłopaki czyszczą i pulsują. Nie wiadomo co w oko wpadnie. To ma 6, muszę potem przyjść poglądać. I za pół godzinki przyjdziemy poglądać dla widza tą sztukę. Jedną rundę zrobimy i no, przemierzę, pojeździmy, a szóstką mamy ją odłożoną, także widzicie. Wignale, jak kto woli. Taka Insignia czy Skoda? Insignia czy Skoda? Wybór jest oczywisty, bierzemy Audi. Lecimy dalej. Komuś szukałem, czy mi się wydaje. A widzę, zrobił sobie przerwę w szukaniu, bo mieli mu załatwić z Litwy. Litwini. Auto, które przyjechało z Niemiec. Co bardzo interesujące się okazało, że litewskie auto jest tańsze i oczywiście ma przebieg 189. Kto szukał? 189. Q3 w TDI-ku. Szukamy wciąż benzyny. Albo ktoś może szukał w TDI-ku, ale... Halo, boss. Q-Drive, was kostet? Akcent 5. 18500 w automacie. To nie jest tak źle. 18500 w automacie. Nowe Q3. Danke. Grubych tu, a grubych, nie? Czwórka, ale rozbita z tyłu. Polo za stare. Namiar na tego mamy. Ostatnio wszystko musi być w telewizji. Bez ładnej lampy. Z panoramą. Wypasiony.
automacie. Krako. Chciałem zapytać o przebieg, bo to istotne dla sprawy. Szukam do 120 tysięcy dla pana widza. Zbadajmy sytuację, czy... Zobacz, czarny 1.6 benzynowy. Teraz zapytamy, jak będzie kogo. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach kar.